Dobra, macie, widzę dobrze, dobra. Zaczynamy tą oldschoolową giereczkę. Harry Potter 1, 2001 rok. Spartiatix! Flipendo! 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 Jazda. Nie wiem czemu. Ja pierdzie, jak gram w oknie, to jest gra przyspieszona. Zobacz, jak zapieszają. Co się dzieje? Jak się chodzi w tej grze? Ty kumasz, że w tą grę się gra strzałkami? I trzeba stać w miejscu, żeby ruszyć w górę albo w dół? Ja... Jak nie ma polskich liter? A co to jest? Który napisane? Co to jest przeje? Aluj. Gramy! Jest gameplay! Zała, powoli biegają dzieciaki! Rudy jakiś, dobra. Dużo czarnoskórych w Hogwarcie, ale to nic oczywiście, tylko mówię. Dużo po prostu, dużo. Duża ilość. Ale na najwyższych mi działa gierka, kumasz? Będzie dobry komputerek. Jak się skacze? Co to w dupę było? Jak on wygląda? Jaka broda! Co to w dupę jest? On wygląda jak ślimak, nie? Co jest? Sterowanie jest, chłopie, w gierce tej tak tragiczne. Nie wiem, jak w to można grać było kiedyś, ale dobra. No przecież idę! Ale ry, ale patrz. Z jednej strony gówniano, ale z drugiej zoba. Taka realistyczna gówniana twarz. Wiesz, o co chodzi? Porównaję do gotika, powiedzmy. No to te twarze mają coś w sobie. Widać tak... Wiesz, gówno zasrane, ale jednak, tak? W ogóle zobacz, jakie te książki są wielkie, spójrz. Ja jestem jak książka. Widzisz? Ty porypany, chłopie. To karta ze ślimakiem z Early Game, nice. Albus Dumbledore, obecny dyrektor Hogwartu, przez wielu uwany za największego czarodzieja współczesności. Luj. Na razie trochę bez sens. Harry Potter, ja jestem Draco Malfoy. Pragnę cię. Śmieszy cię to. No, ty za to małego masz piuta. Małego. Dobra, chamie. Ale głos. Flipendo! Największy skill z gry. Najlepszy. Dobra, szóstka. Co? 80% tylko? Nasmaruję mu tutaj, wiesz, pod biuracem, żeby dał punkta. Ale nasmarowane! A gdzie tam? O kurde, coś spieprzyłem? Ty, ten balkon tu był, teraz nie ma, teraz się da przejść. Dobre, świat magii jest kozacki. Pa! Śmietnik ma 8 punktów więcej, jak zdobyli? 8 więcej ma Slytherin? Jak się dało tylko 50 zdobyć, bo były 4 zadania u maga? Pieprzona jest ta gierka. To jest multi, a ja w Slytherinie jestem jak coś i my więcej questów mamy. Dobra, Snape cię dyma, chłopie, po kątach, a ty się cieszysz, że ze Slytherinu jesteś. Porypany jesteś, chłopie. Jak w Slytherinie, to jajecznicę na śniadanie wpieprzasz na oleju z włosów Snape'a, kumasz? Jesteś porypany? Ty myślisz, że masz dobrze, że tam trafiłeś? Przypieprzony jesteś, chłopie. Czemu się nie złapał? Moje pytanie brzmi. Ty, a fasolki mi się cofnęły? Może je można zbierać w ten sposób, że napieprzasz sobie ciągle dedy i ciągle zbierasz fasolki, które jeszcze, wiesz, zebrałeś już. Wiesz, co mi chodzi? Może o to chodzi w tej grze, taka mechanika. Ja! Sorry, panowie, ale musiałem moc zebrać w sobie, żeby skoczyć. Kurde! Ale on wstanie, czy nie? O, zabiłem ich już? Ale morda. Co to jest za zwierzę? Czy co to jest? Ma tylko dolną szczękę. Jak mam latać szybciej?
A tak. A tak. Ja pierdzielę. No poczekaj. Dobra, jazda. Kurde! No ja pierdzielę, no hitbox tego gówna! Czemu to nie zaliczam, jak se lecę? Jezu, close! Co to?! Co to było jakieś?! Coś się otworzyło, ty szmato, daj jeszcze raz! Co tam się otworzyło, widziałeś? Dawaj mi tu jeszcze raz to miotłę, miotło! Ale o co chodziło z tamtym, co się otworzyło? Jest! Co? Na wagary se tam mogę wypieprzyć? O co tu w dupę chodzi? No nie opieprzona jest ta gra, no. Chłop mi otwiera drzwi, a tam nic nie ma. Ale dasz punkty, czy nie? Czy co innego? Ty dała mi punkty, to niech mi da milion, no przecież jest z tego samego klanu co ja. Ale spójrz na to. Spójrz tą kłódkę. Kłódka jest większa od mojej głowy. Spójrz. O co chodzi? Drugie zaklęcie zrobiłem na 100%, chłopot gwiazdki przyniosłem frajerowi w turbanie, a ten śmieć zielony nadal ma więcej punktów, kumasz? Śmieszna sprawa. Skąd ty masz te punkty, brudasie? Śmieciarze. Coś za obrazem musi być. Patrz, patrz, patrz. Nie, nie, patrz to! Spójrz, jedna biblioteczka jest inna, widzisz? Ta jasna? Czyli to ta. Nie, ta. Luj. A wiesz, o co mi chodziło? Nie ma problemu. A mogę ciebie podnieść w dupę malcu? Jesteś w dupę mały. Jaki ma łeb twardy, w dupę orzech. Dobra, sorry doktorze. Grałem to w komunie i wszystko pamiętam. No jakoś wtedy ostatnio. Ale film oglądaliśmy, pamiętacie? Niedawno. To wiem, o co w tej grze chodzi. Grasz Harry Potterem. Duża wiedza. Ty, patrz. Egzekucja minim... tego... Co? On z tego spadł? Przykro mi. Ja pierdziele, zmierzyło go! Kurde, myślałem, że kanapka z Nutellą znowu. Jakiś dziad. Z książką. Jakie okulary, co mam? Co mi się stało? Co to w dupę, mam całą grę takie? Ty, całą grę takie mam! W dupę Master i jakiś. Znaczy nie, bo nie ma tylu oczu, ale ma takie... Tak jak ten dupę Splinter Cell. Ale w ogóle żaba. Przyjrzyjmy się tej żabie. Pa okulary. A co on mi zrobi niby? No up! To jest takie S? Wow! Ty, trudne jednak. Ała! Na, nie można na główkę przyjąć? Masz. Kurde ty, ale to jest trudne. Ty, no nie mów, że mnie pokona Draco Malfoy. Dobra, ograny. Pieprzony w dupę ściek. Jaka twarz wklejona! Nie ruszą ustami w ogóle. Jaka dłoń! Jak on wygląda w dupę Van Helsing? Co ty w dupę robisz? Utrzymaj się gruby, bo cię to zabije.
No groby, zamknąłeś mi to! Ta woda wygląda bardziej jakby ona wychodziła z tej fontanny. Przyjrzyj się. Widzisz? Wygląda jakby to wlatywało do mordy tego ludzika, nie? Ooo. To już są w ogóle. Co to w dupę jest? Ty, ale to też na hita leci? Ja pierdzielę w dupę. Tu wszystko na hita leci w tej grze. Ta gra jest idealna dla mnie, bo jest łatwa. Przecież ta gra jest dla trzylatków. Z Harry Potter. Ale właśnie dobrze. Przecież Liga też jest dla trzylatków. Także na podstawie tej gry nauczysz się grać, powiedzmy, Veigarem. Wiesz, kół będziesz dobrze stakował potem. Napieprzając ciągle Flipendo. Dwa staki by już nie weszły. Ale ma za kola, ty, w wieku 3 lat. Trzeba milion ma tu w tym filmie, w tej grze. Przecież się na hita robię, chłopie. A, tak się nie lata, zapomniałem. Jak się latało? Co tu chodziło w ogóle? No wyprzedzę cię zaraz, leć szybciej. Co mam zrobić? Już koniec? Jaka wielka świnia! Jakim cudem? A to co za żółwik? Jezus Maria! Co się w dupę dzieje? A co ta koza chce? Ale mała jest w porównaniu do tego, do świnie. Zoba, ale fajna! Ale ma głowę szeroką! Tu się spójrz. Ale łeb! Norbert! Co się tak się nazywał ten smok? Go podniósł! Flut! Flutę, mówiłem! Ale szczerze, ja pamiętam, jak chodziłem do podstawowej, w tą grę grałem, to mega się, człowieku, jarałem tą giereczką, że wiesz, po Hogwarcie możesz pochodzić Harrym. Niesamowita sprawa kiedyś. A teraz? Teraz to gówno, aleluj. Tak się dobrze bawimy. Co ja mam robić? Czemu on w slow mu rzuca itemami? Dobra gra, zoba. A już. Jak ten pies wygląda? Ale pies. Jak poleciał. Ciężki łeb. Tu pójdę, zobaczymy co się stanie. Ha! Wiedziałem, że tak będzie, wiedziałem. Ładnie ten, przemyślana aktyka. Zdaję mój turban. Jakie jajo! Chłop se kark skręcił. Zostaw mnie! Jak spawuje pieprzone gówno! Aaaa! Umrzyj! A koniec. Co mu się w tym dzieje? I teraz ty przyszedłeś tutaj? Chłop mógł go zmanszetować, się czaił za filarem, ty. Mi się podobało, a wam? Napisz ocenę od 1 do 10. Jestem ciekaw waszej oceny. Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął
czy w dżungli, czy gdzieś indziej. Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś, może raczej coś, dzień się potwora. Co dzień ćwiczył swoje pazury, strugo swoje zęby, dzień to robił. Patrz, on wygląda o tak, 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 zabija bez litości wszak. On zabijał łypę.